Pewnego dnia Józef postanowił wyłączyć telewizję, zrezygnować z słuchania radia. Wtedy zaskoczyła go nowa umiejętność. Począł słyszeć myśli innych ludzi. Początkowo bardzo go to zafascynował. Informacja o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu. Na... Znajdą się odważni krajoznawcy. Rosyjskie aby wojska lądowe kontynuują ofensywę. Co myślą ludzie, gdy rozmawiają przez telefon? Unia europejska miała oczy zamknięte na problem, jakim. Kiedy mieliśmy... siedzą w kawiarniach. Espresso proszę. Kolejnych inwestycji KGHM-u w kopalnię miedzi. Bronił się, chociaż już w niektórych częściach miasta były walki. Ta katastrofa nie jest przypadkowa, że my mamy do czynienia z zamachem. Bo dziś, by podejmować te sprawy, ciągle trzeba dwać. Oszołomiony tym, co usłyszał, postanowił skorzystać z pomocy tęgiej głowy. Nie chciał już słyszeć myśli innych ludzi. Pozostawił to Panu Bogu. Właśnie pewna pani napisała na mnie wierszyk odsłaniający moje prawdziwe oblicze. Nie daruję wam w przyszłym tygodniu. I zacytuję cały, ale ponieważ teraz mamy trochę ważnych spraw, no to muszę to odłożyć, ale pamiętajcie. Dzień dobry. Wiosna już na całego. Wszystko się budzi do życia. Do życia budzą się także problemy. Problemy rządzących szczególnie, bo tak namieszali. Że już nikt nie dojdzie kto, z kim, gdzie i za ile. Trwa duża afera rolna, związana z oddawaniem wszystkiego Ukrainie. Pani minister finansów tak lekkim tonem opowiedziała nam o tym, że już poświęciliśmy na pomoc Ukrainie ponad 50 miliardów złotych. 50 miliardów zabranych z naszych kieszeni. Bo politycy nie mają żadnych pieniędzy, a jak mają, to je nie wydają tak ochoczo na cele publiczne. O tym będę mówił, ale chciałbym się dzisiaj skupić na trzeciej części opowieści o Dmitro Firtaszu i ukraińskich oligarchach. Z prostego względu, rolnictwo jest ostatnią sferą naszej gospodarki, w której zachowaliśmy jaką taką niepodległość gospodarczą. Mało już produkujemy, straciliśmy wszystkie marki, z których Polska była znana. Mordowane są średnie i małe firmy, także nie ma szans, żeby wyrosło coś ciekawego i dobrego, choć rośnie, bo Polacy to naród trudny do pokonania. I zabrali się za rolnictwo. Rzecz była przygotowana już wcześniej. Udawana beztroska, udawana nierozważność. W polityce nie ma udawanej nierozważności. W polityce jest albo nierozważność, za którą się płaci, odchodząc całkowicie od władzy i ze stanowisk, albo zamierzona teatralna scenka. I taką teatralną scenką jest wymiana ministra rolnictwa. Odszedł pan Kowalczyk, przyszedł pan Tylus. Rządzącym myślą, że w ten sposób rzucając z sań. Yy, kawał kości jako ochłap dla wilków, sami się uratują. Tak udało im się, prawie się udało, bo ja jednak pamiętam, myślę, że Państwo też pamiętacie i jesteśmy obowiązani pamiętać dla naszych potomnych o pandemii i o tym, co się działo w pandemii i o pieniądzach, które nam ukradziono w pandemii. I wtedy w pandemii zmylili pogoń, zmieniając ministra zdrowia. Pan Szumowski odszedł, wraz z nim wszelkie afery, przyszedł pan Niedzielski i już wszystko wyprane, jak w świetnym ruskim proszku. Pamiętacie Państwo, kiedyś taki dowcip nagrywałem, była bluzka, nie ma bluzki, bowiem proszek było od ruskich. No więc taki proszek, ruski proszek, teraz spuszczono na rolnictwo. Ostatnią gałąź naszego dobra narodowego, naszego, naszej gospodarki, którą Teraz już chyba dumping z Ukrainy może zniszczyć. Dlaczego? Bo Ukraina ma ponad 42 miliony hektarów ziem uprawnych. To jest potęga. To są znakomite ziemie. Jeżeli teraz na warunkach dumpingowych będą do Polski wpuszczane płody rolne z Ukrainy, koniec naszych rolników bliski. I niech sądzący się nie tłumaczą tym, że nie wiedzieli, nie przewidzieli, że natychmiast powstaną spółki słupy w Polsce które będą odbierać zboże i znikać, odbierać nabiał i znikać, odbierać kurczaki i znikać. W każdej dziedzinie rolnictwa ten sam mechanizm został zastosowany. Mechanizm obławiania się milionami złotych. I za to odpowiedzialny jest rząd PiS. Teraz na wniosek pana Kaczyńskiego zablokowano dostawy z Ukrainy i oto jak się okazało, jak bardzo Ukraińcy są nam wdzięczni, że natychmiast zaczęli pochłukiwać, że pójdą do arbitrażu międzynarodowego. Zaczęli grozić i domagać się, jakby coś im się od Polski należało. Drodzy Ukraińcy, od Polski nic Wam się nie należy. Wy natomiast jesteście nam winni ponad 50 miliardów. Wy nam jesteście winni za krew 100 tysięcy pomordowanych ludzi na Wołyniu. I o tym nie zapominajcie. Bezczelność ma swoje granice i ręka, która daje, może zwinąć się w kółak i szczelić w pysk. O tym warto pamiętać. Zwłaszcza, że może nie rozumiecie innej, bardziej dyplomatycznej przemowy. Więc cała afera rolna, niestety, w tym tygodniu się rozwijała. Pokazuje oblicze władzy która coraz mniej jest związana z polskimi interesami, niestety. Mówię to z wielkim bólem serca, bo przez długie lata namawiałem państwa do wybierania tej opcji politycznej. A teraz jestem nią głęboko zawiedziony. Jestem zawiedziony szachrajstwem, kłamstwami, pozorowanymi działaniami i pogardą dla ludzi ciężkiej pracy, czyli dla przedsiębiorców rolnych. Na wsi nie ma już wieśniaków, jak się wam w Warszawie wydaje. Na wsi są przedsiębiorcy rolni, którzy muszą kalkulować, muszą planować, muszą mieć biznesplany, w których są coraz droższe nawozy, coraz droższe kredyty, mniejsze dopłaty niż mają ich koledzy w Europie Zachodniej, o wiele mniejsze, droższe kredyty, mimo to konkurują i dają radę, ale nie dadzą sobie rady z dumpingiem z złej jakości zboża na biału. Mięsa, które zalewa w tej chwili Polskę, nad którym nie ma kontroli. A wystarczyło przecież pobierać kaucje. Pobierać duże kaucje na wjeździe do Polski i oddawać te kaucje na wyjeździe z Polski. Mielibyśmy z głowy. Wystarczyło też zaplanować, że nadwyżki natychmiast będziemy sprzedawać tym, którzy potrzebują zboża, nabiału i innych płodów rolnych. Można to było przygotować. i Wtedy rolnicy by nie ucierpieli, ale. Kogo to obchodzi? Czasami w tej lżejszej wersji wydaje mi się, że rządzący po prostu są nierozważni. Ale znając sfery polityki, dochodzę do wniosku, że ta nierozważność ma bardzo jasne mechanizmy. Są to mechanizmy łapówkarsko-grabieżcze. Po prostu skok na kasę, mówiąc krótko. Ordynarny, wstrętny skok na kasę. W którym gromadzą się krewni i znajomi królika i bogacą się w sposób nieprzyzwoity. W ogóle o przyzwoitości ciężko w polityce cokolwiek powiedzieć. Już nie żądam przyzwoitości od rządzących, żądam respektowania interesu Polaków. A Polacy nie mogą jeść zboża, które jest zatrute i pryskane świństwami zakazanymi w Unii Europejskiej. Nie mogą jeść czyściwa młynarskiego, tak to teraz się nazywa. To już nie jest zboże techniczne, tylko czyściwo młynarskie. To już nie jest, nie jest mięso z kurczaka, tylko niepełnowartościowe mięso. I tak zarabiają oligarchowie ukraińscy, ludzie powiązani z rozmaitymi interesami ciemnymi, gangsterzy i bandyci, bo takim gangsterem był Rinat Achmetow, jakby ktoś jeszcze nie pamiętał. Takim gangsterem w działaniu jest pan Pinczuk, choć, choć w wytwornych garniturach. Takim gangsterem jest pan Kołomojski. I wreszcie takim gangsterem jest Dmytro Firtarz, którego się przyczepiłem, ponieważ wyszedł mi w śledztwie gazowym, w śledztwie dotyczącym łapówek, które płynęły do pałacu prezydenckiego i do polskiego rządu za kontrakty gazowe z bandytą Siemionem Mogilewiczem i jego totumfackim. Dmytro Firtaszem. Dziś Firtasz siedzi w areszcie domowym w Austrii i pozakładał w Polsce mnóstwo firm. I właśnie od Firtasza zacznę Państwu opowiadać. Zanim jeszcze o Firtaszu, to wiadomość z ostatniej chwili. Taki bonus. Oto dwa dni temu policja w Krakowie zatrzymała pewnego młodzieńca, bliskiego krewnego, znanego europosła i doradcy Kaczyńskiego. Przy w młodzieńcu znaleziono 4 kg narkotyków. 4 kg. Krakowska policja. Zorganizowana grupa przestępcza. I aresztowanie. Ciekawe, jak to zostanie wyprasowane i ukryte. A teraz Firtasz. Firtasz kupił kamienicę Aleksandra Gudzowatego, w której mieścił się Bart Akurat bywałem w tej kamienicy, rozmawiając z Gudzowatym, jeszcze przed 2013 rokiem, kiedy Gudzowaty umarł, tam poznałem pana Koska, szefa jego ochrony, który potem też bardzo ciekawe losy miał i ma ciekawe informacje. I pamiętam jak się wchodziło do windy w kamienicy Gudzowatego, to było takie weneckie lustro, przez które sprawdzano każdego, który wchodził i w winda też. No, duże środki bezpieczeństwa, potem słynny gabinet Gudzowatego. To wszystko było do 2013 roku. Potem ponoć jakaś spółka medyczna tam była, i teraz y, grupa DF, Dmytro Firtasz, kupiła kamienicę na Szucha 9. To jest niedaleko y, nuncjatury z jednej strony apostolskiej, a z drugiej strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To kamienica właściwie sąsiadująca z ambasadą Ukrainy. Przypadkowa lokalizacja. Przypadkowe też następstwo po Bartym Peksie handlującym. Gazem. Jak Państwo pamiętacie z poprzednich tygodni, opowiadałem Państwu historię Dmitra Firtasza, człowieka umoczonego w powiązania z gangsterem Szymonem Mogilewiczem, który za wielkie pieniądze usiłuje się teraz wybielić i wejść w biznes gazowy, ale przy okazji skorzystał z okazji i oczyścił sobie elewatory zbożowe z 3 milionów ton, które mu tam zalegały. Wpłynęły do Polski. Kupił kamieńce na Szucha, stamtąd ma prowadzić sprzedaż gazu LNG, który będzie pochodził ze Stanów Zjednoczonych i ma przez Polskę być transportowany na Ukrainę. Według Roberta Sheltera Jonesa, który jest przedstawicielem oficjalnym Wirtasza w Polsce, sprzedaż tego gazu ma sięgnąć nawet 20 miliardów metrów sześciennych. To właściwie całoroczne zapotrzebowanie Polski. Ma to być transportowane przez Polskę na Ukrainę. Ciekawe, czy tak jak zboże. Robert Shelter Jones jest przedstawicielem w różnych y, dziwnych interesach w A te, ten gaz ma iść do zakładów produkcji nawozów sztucznych na Ukrainie, które także są własnością Firtasza. Firtasza, który do niedawna był blisko związany z kagiebowcami z Moskwy. Pragnę przypomnieć, że interesy nawozowe na Ukrainie Dmytro Firtasz robił z Arkadiem Rotenbergiem, bliskim kolegą Władimira Putina i partnerem sparingowym w judo, kiedy jeszcze Putin aktywnie uprawiał ten sport. Więc Rottenberg-Firtasz, bardzo bliskie pokrewieństwo. Gazma pochodzi z Teksasu i z Zatoki Meksykańskiej, przynajmniej tak twierdzi pan Robert Shelter Jones. I w Polsce natychmiast zarejestrowano nową spółkę, bo podawałem Państwu dwie spółki powiązane z Firtaszem, DPV Service i drugą spółkę, Merrill. W DPV Service zasiadał kiedyś, był tam z nią związany pan Janusz Niedziela, taki etatowy figurant PiSu w rozma rozmaitych radach nadzorczych i lukratywnych, na lukratywnych posadach. Ciekawe co tam robił. No, przez, przez przypadek przechodził teczką, po prostu go wciągnęli. A teraz w Polsce powstała nowa spółka West Stream Energy. West Stream Energy, gdzie przewodniczącym rady nadzorczej jest pan Tomasz Halimoniuk, a prezesem jest pan Marek Gawlik. Obaj są związani z aukcją Pride of Poland, aukcją sprzedaży koni, koni e, krwi arabskiej prowadzonej przez Polski Klub Wyścigów Konnych. Pana Halimoniuka do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i do aukcji Pride of Poland wstawił pan minister Jurgiel z PiSu. Odwołał go pan minister Adanowski. Obaj teraz reprezentują interesy Dmitro Plany, które, o których opowiadał Robert Shelter-Jones, przewidują zbudowanie pływającego terminalu LNG, przez który chcą przesyłać nawet do 20 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Firtasz na Ukrainie produkuje tak, też tak zwaną gąbkę tytanową, bo jest też potentatem w dziedzinie handlu tytanem i ma zakład partnerski we Włoszech, który przerabia tą gąbkę już na blachę tytanową do wyrobów medycznych i ws wszelkich innych. Mówię o tym dlatego, że następna spółka, jaka ma powstać za pieniądze Firtasza, to ma być właśnie spółka handlująca Tytanem w Polsce. W Polsce przedstawiciele Firtasza założyli też małą na razie i nieznaną telewizję Freedom, która ma być przeciwwagą, jak twierdzi Firtasz, dla Russia, Russia Today, ponieważ Firtasz teraz jest o dziwo krytykiem Putina. Była żona Siemena Mogilewicza, była jedną z akcjonariuszek z jednej ze spółek Firtasza, więc nawet takie możemy odnaleźć ślad. Spółki Firtasza to 18 firm zarejestrowanych na Wyspach Dziewiczych i 127 spółek zarejestrowanych w Austrii, Szwajcarii, na Cyprze i na Seszelach, Sze a teraz i w Polsce. Firtasz ma kontakty z Witaliem Kliczką i Petrem Poroszenko oraz z firmami słupami, które sprowadzały. Na przykład zboże z Ukrainy w ten sposób, że zamawiały zboże, sprowadzały i natychmiast znikały. Takie firmy, słupy, które ja znam jeszcze z czasów afery paliwowej. Tym razem odrosły w zupełnie innej aferze. Pamiętajcie Państwo, że grunty ukraińskie są przede wszystkim we władzach, we wła są własnością oligarchów i agroholdingów, czyli firm z udziałem kapitału zagranicznego, szczególnie. Tych wielkich firm, takich jak Monsanto, czy firm chińskich. 93 agroholdingi na Ukrainie mają ponad 33% własności wszystkich gruntów uprawnych. Zresztą, zobaczcie Państwo, tu są materiały. Na Ukrainie mamy zasoby 41,5 miliona hektarów. W większości posiadają tą ziemię. Jak już zorientowali się, to będzie świetny interes będzie można rozwalić polskie rolnictwo i sprzedawać na całą Unię Europejską bez norm. Posiadają tam udziały tacy oligarchowie jak Ihor Kołomojski, znany promotor pana prezydenta Żeleńskiego, Jurzym Zwiachirski, Petro Poroszenko i Dmytro Ogromne ilości ziemi posiada, ponad 370 tysięcy hektarów posiada także Juri Kosiuk, który Stał za aferą sprowadzania niepeł tzw. Tak niepełnowartościowych filetów z kostką do polskich sklepów. To są informacje, które w tej chwili powoli zaczynają krążyć. Jakoś jeszcze w mediach ani opozycyjnych, tak zwanych, ani rządowych nie pojawiło się nazwisko Dmytro Filtasza, bo jest bardzo kompromitujące. Ale ja zadbam o to, żeby to nazwisko zostało połączone z właściwymi osobami w kręgach rządowych. Zmieniły się teraz kierownictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i CBA, więc może coś drgnie. Zobaczymy. Trzymając się jeszcze te tematyki ukraińskiej, oto spójrzcie Państwo artykuł z Jerusalem Post, pokazujący aferę z próbą nadania jednej z ulicy w Kijowie imienia Włodzimierza Kubiłowicza. Włodzimierz Kubiłowicz. Kto to był? Ano, zbrodniarz wojenny z Waffen SS Galicjen. Zbrodniarz wojenny, który mordował Polaków i Żydów i próba nadania mu ulicy wywołała awanturę ze strony ambasadora Izraela. Ukraińcy położyli uszy po sobie i ustąpili. To jest kierunek dyplomacji, który warto sobie zapamiętać. Bo w Polsce nawet. W czasie wizyty pana Żałańskiego nikt nie miał śmiałości powiedzieć do niego, kiedy przestaniecie nazywać stadiony i ulice imieniami zbrodniarzy wojennych, morderców Polaków, Szuchewicza i Bandery. Tu jeszcze Kubiłowicz, następny. Nikt kto inny, jak ludzie Bandery, zabili ministra Pirackiego w II Rzeczpospolitej. I tak o tym nie pamiętamy, nie szanujemy się zupełnie. Minister finansów, spójrzcie, Magdalena Rzeczkowska podała, że łącznie około 50 miliardów złotych Polska przeznaczyła na pomoc dla Ukrainy. I jak dodała, ponieważ przestraszyła się swojej odwagi, wymieniając tą sumę, bo każdy z nas może sobie wyobrazić, jaka to jest suma, natychmiast dodała: wydatki te są konieczne, bo Ukraina walczy za przyszłość Polski. Pani Magdalena Rzeczkowska, może na finansach się pani zna. Ale z historii udzielę pani taką drobną korepetycję. Ukraina nie walczy za przyszłość Polski, Ukraina walczy o swój byt. A że przy okazji jest to korzystne dla Polski, fakt. Ale nie dajcie sobie nigdy powiedzieć, że Ukraińcy walczą za nas. Walczą za siebie. Tak jak każdy walczy za siebie. Żadnego szantażu emocjonalnego. Walczą za siebie. Swoją drogą dobrze byłoby żeby Polska uruchomiła umowę z Ukrainą, w myśl której wszyscy zdolni do noszenia broni, mężczyźni obywatelstwa ukraińskiego, będą odsyłani na Ukrainę, żeby poszli na front. Bo ponoć mało żołnierzy jest na froncie, ale jakby na, zasada naczyń połączonych. Im mniej żołnierzy na froncie, tym więcej w Polsce. A jak oni się tutaj znajdują? No, przecież nie można posądzać Ukrainę o korupcję. Teraz spójrzcie Państwo, żeby jeszcze tak. Być już takim dosadnym i złośliwym. Tu jest akurat materiał o tym, jak ukraiński spirytus wykańcza polskie małe gożernie. Może to nie jest najbardziej pożądany biznes, ale, ale biznes, z którego wielu rolników też mogło żyć, ponieważ to są uprawy, sprzedaż na bioetanol, na inne rzeczy. Zresztą ten film wyjaśnia bardzo wiele. Obejrzyjcie to uroczy. Państwo, zobaczcie. Proszę, że na pewno nie będzie tańsze. Zastanawiamy się tylko, o ile droższe. O ile droższe. Ze spraw wschodnich jeszcze taka informacja nieciekawa. E, oto spalił się polski dworek z, pochodzący z 1802 roku. Należał do polskiego społecznika, Pana Sergiusza, prezesa Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej w Borysławiu. Spłonęły w nim także pamiątki z II Rzeczpospolitej. Oby nie płonęło tak masowo teraz wiele pamiątek polskich. Na Ukrainie, zobaczcie, portal Zero Hate pisze, że w, w, zapanowała wściekłość i Ukraina wspólnie z Unią Europejską krytykuje polski i węgierski zakaz importu ukraińskiej żywności, ponieważ inne kraje grożą przyłączeniem się do blokady. Zobaczcie, tu jest tekst na ten temat. Wściekłość, bo co, bo się Wam należy? A jesteście w Unii Europejskiej? Macie jakieś przywileje? Ciekawym jest to, że ceny chleba wcale nie. Opadają, tylko nadal idą w górę, pomimo tego, że tak dużo jest taniego zboża. Z Kroniki Towarzyskiej zmarła pani Maria Teresa Kiszczak. Miała 88 lat. Poznałem kiedyś panią Marię Teresę Kiszczak, kiedy rozmawiałem z generałem Kiszczakiem, pytając go o wiele spraw związanych z terroryzmem, z kulisami PRL-u. Ja się dowiedziałem wtedy, bo rozmawiałem trochę inaczej niż panowie, którzy napisali pochlebną biografię Kiszczaka. Kiszczak mówi prawie wszystko. W tych rozmowach, których, które prowadziłem z Kiszczakiem, okazało się, że nie powiedział nic w tej książce. Mnie też nie udało się zbyt wielu rzeczy wyciągnąć, ale trochę wyciągnąłem. I pamiętam, że pani Maria Teresa była bardzo sympatyczną, cichą osobą. Przyszła kiedyś, wręczyła mi swój tomik wierszy z dedykacją. E. No, ale wsławiła się przede wszystkim tym, że przyszła do IPN-u z teczką bolka i chciała za to 90 tysięcy złotych. No, nie udało się. Zmarła. Podkomisja Smoleńska. Jak wypowiadam tą nazwę, to Państwo już czujecie mrowienie w pewnej części ciała, rozumiem. Tym razem podkomisja Smoleńska zawiadomiła prokuraturę o zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Skierowano do prokuratury, do prokuratora generalnego i do prokuratury krajowej, zobaczcie, yy, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i usunięciu poprzez zabójstwo organu konstytucyjnego RP oraz morderstwo. To trafiło do prokuratury. Zobaczymy, co z tego będzie. Yy, I z takich spraw jeszcze karno-kryminalnych, to zobaczcie Państwo. Klub Prawa i Sprawiedliwości wniósł o podniesienie kary za szpiegostwo. Teraz chcą, żeby za szpiegostwo groziła kara dożywocia, pozbawienie praw publicznych i emerytalnych. No akurat w tym jest pewien sens, bo e, zawodowi agenci też kalkulują, jakie ryzyko ponoszą w danym kraju. Prawda? Jeżeli tu, tu grozi be, dożywocie, no to nieciekawie. Sęk w tym, żeby służby łapały szpiegów, bo z tego co wiem, to raczej szpiegom udaje się uciec i to opisywałem Państwu w sprawę pułkownika Samożniewa, a takich spraw jest kilka jeszcze innych. Pani Agnieszka Holland, już mówiłem o tym, że przygotowuje film pod tytułem Zielona Granica, w którym będzie wspaniałe science fiction na temat cierpień Ahmedów płynących przez sześć dni w zimnym Bugu czyli Zimne Nóżki z Bugu, bo powinien się tak nazywać ten film, ale nazywa się Zielona Granica. Jest inscenizowany w pewnym lesie pod Warszawą i tam rozwinięto koncentryjne, ten drut, który jest ostry i przecina. Im wolno po prostu to robić, a cały film o dziwo finansowany jest przez czeski fundusz filmowy. To jest odpowiednik Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a pan minister Gliński już zastrzegł się, że on tym razem nie dał pani Holland ani grosza. Oj, niedobry pan Gliński, niedobry. Dostanie klapsa od salonu niedługo. Jak to tak, nie dać czołowej reżyseresie post-PRL-u pieniędzy? Przecież należy się jak psuzu pana łeb. Zobaczcie państwo teraz znowu majaki Klausa Szwaba. Niestety, i World Economic Forum majaki, które często zaczynają wpływać na nasze życie. Tym razem pan Szwab wymyślił, że woda nie jest prawem człowieka. A World Economic Forum nakazuje rozpoczęcie racjonowania wody w świecie. Tu tekst, przeczytajcie. No, jak się je robaki, to się potem umysł ma taki. Jeszcze z polskich powiązanych z Ukrainą spraw. Właśnie po cichu uchwalono kolejną spez ustawę, która przewiduje, że Ukraińcy mogą legalnie, bez nawet prawa pobytu, pozostać w Polsce do 4 marca 2024 roku. Obecnie mogli do 24 sierpnia tego roku przebywać. Teraz legalny pobyt został im przedłużony. I uczniowie też mają prawo do tego czasu bezpłatnie korzystać z systemu oświaty. Świetnie. A teraz rzecz, która szczerze mówiąc przyprawiła mnie o lekkie zbaranienie, ale być może jestem niedoinformowany. Może Państwo wiecie coś o tym więcej. Otóż okazuje się, że Komisja Europejska dysponuje swoim zbrojnym ramieniem. Na razie jest to ponad 3000 żołnierzy świetnie wyszkolonych i wywiad, który jest y, aktywny. W ogóle nie wiedziałem o tym, że coś takiego istnieje. Jest to. Y, Kwazy prywatna firma Eurogent For. Prywatna organizacja militarna stworzona do, do tłumienia buntów w Europie ma siedzibę w Winczency we Włoszech. Są to żołnierze z, y, 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 z, zaciągani tam za sowite pieniądze z Unii Europejskiej, czyli z naszych naszych kieszeni, naszej kieszeni z, na razie z Włoch, Francji i Hiszpanii. Prywatna armia, i tu zobaczcie tekst, akurat francuski na ten temat, bardzo ciekawy. Wiadomości wynikające ze znalezionych przeze mnie źródeł są takie. Prywatna armia, której zadaniem jest służenie celom Komisji Europejskiej, ma także swoje tajne służby. Założony po cichu, bez żadnej uchwały. Oddział Europejskie Siły Żandarmerii ma status quasi-prywatnej armii. To zarówno policja, jak i wojsko i służby specjalne. A celem tej jednostki jest gwarantowanie bezpieczeństwa na europejskich terytoriach objętych kryzysem. Jak to brzmi? Utworzona została ta prywatna armia z inicjatywy francuskiej minister obrony michel Aliat Marie. pani, Panie są takie już wojownicze. Aby tłumić demonstrację, teoretycznie przewodzi tej grupie zbrojnej Rada Wojenna, do której wchodzą ministrowie obrony i bezpieczeństwa krajów w Unii Europejskiej, ale to tylko teoretycznie. Już dziś Eurogentfor może interweniować w kraju członkowskim, jeżeli zostanie to wskazane przez Komisję Europejską. Dokumentem założycielskim jest tak zwana umowa Welsen. I autorzy artykułu, który Państwu cytuję. Twierdzą, że jest to wprost dziedzictwo Boba Denarda i Blackwater. Blackwater niesławnej pamięci prywatna armia, która masakrowała ludzi w Iraku. A Bob Denard no to taki bardzo ciekawy najemnik z, u, z ubiegłej epoki. Kiedyś jako młody człowiek bardzo się fascynowałem przygodami Denarda. Skończył na komorach, gdzie zrobił przewrót. Wcześniej wykonywał kilka przewrotów w państwach afrykańskich. Bardzo burzliwe życie pułkownika Boba Denarda. I jeszcze coś z eurourojeń, które stają się niestety naszą rzeczywistością. Odnalazłem firmę, fundację, która się nazywa Liberation Road Europe. I okazuje się, że to z tą fundacją współpracują już Muzeum II wojny światowej w Warszawie, a zaczęło współpracę Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Kilka innych placówek muzealnych także. Jest to dosyć ciekawa. Fundacja, ponieważ co prawda utworzona została ze środków Unii Europejskiej, ale wiodącą rolę odgrywają tam Niemcy. I spójrzcie na stronę tej fundacji i pomyślcie, poczytajcie, jaką historię II wojny światowej przedstawia ta fundacja Libera Liberation Road Europe. Bo przedstawia historię jak z Marsa. Mityczni naziści napadli Europę, pierwszymi ofiarami byli Niemcy, a na przykład klasztoru na Monte Cassino dzielnie bronili niemieccy żołnierze, żeby nie zostały sprofanowane tam świętości. Prawda? Świetny sposób wykładania historii, a polskie muzea się na to bardzo szybko łapią. Przyjrzę się bliżej tej, tej inicjatywie, bo okazuje się, że chyba tą, w ten sposób Niemcy usiłują wyprać polskie archiwa i wsączyć truciznę nowej historii nowego wykładu historii. Jest też taki cytat, którego sobie nie podaruję, żeby Państwu nie przestać. Europę wyzwoliły siły USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Francji, a także bohaterska Czerwona Armia Rosyjska. My nie walczyliśmy w ogóle, jak się okazuje. Ku temu to zmierza. Postaram się zadzwonić do muzeów, które współpracują z Liberation... Road Europe i zapytać, jak wpływa ta współpraca na zmianę ekspozycji i wykładu historii w tych muzeach, bo wszystko po cichu. Widzicie Państwo, że ta Unia Europejska, jak rak, wdziera się w nasze członki po cichu, niezauważalnie, ale codziennie. W niedługim czasie opowiem Państwu o sprawie pewnego przedsiębiorcy mięsnego, który musi ukrywać się za granicą, bo prześladowany jest przez oligarchów. Polskich powiązanych z ukraińskimi, czyli walka na rynku spożywczym w Polsce zaostrza się i wchodzą Ukraińcy. Ale to muszę zebrać trochę więcej informacji, żeby Państwu podać już pewne fakty. W tym tygodniu byłem z wizytą w województwie zachodnio-pomorskim. Mam za sobą trzy wspaniałe spotkania. W Gryficach niezwykłe spotkanie, świetni organizatorzy. Pani, która to zorganizowała, to, to znakomita organizatorka. W Stargardzie także wspaniałe spotkanie, świetnie zrobione. No i wreszcie bardzo tłumne, kilkaset osób na spotkaniu. Nie mieścili się w sali. Spotkanie w Szczecinie. Wszędzie przyjechałem z nową książką. Myślałem, że będę rozmawiał o nowej książce. Nie, rozmawialiśmy o kryzysie granicznym, o Ukrainie, o tym, co dalej. Ludzie bardzo zaniepokojeni, bardzo zrewoltowani wręcz i to promemoria obecnej władzy mówię. Biją ostatnie dzwonki i te wasze sondaże mogą się zdać psu na buty, jeżeli nadal będziecie tak traktować ludzi. Tak traktować polskie interesy i sprzedawać polskie interesy za przymilanie się układom geopolitycznym. To tak na koniec chciałem Was przestrzec. I na koniec też poleciłbym Państwu znakomicie opracowaną historię firmy, firmy Black Rock. 35 lat z dziejów światowych finansów. To akurat na portalu Polonia Chrystiana, taki skrót z Life Science. Z takiej strony Life Science. Świetnie zrobione, tak żeby każdy mógł przeczytać, jaka to firma będzie kierowała odbudową Ukrainy, jak tylko skończy się wojna. Bo przecież pan Żeleński już ogłosił, że odbudową będzie kierowała firma BlackRock. A my nasze firmy na razie nie dostały żadnych zapewnień, że, że w ogóle będą brać w tym udział. To tylko okrągłe słówka i poklepywanie się polityków z tryzubem w herbie. Więc poczytajcie o BlackRock, bo to są niezbędne wręcz informacje, jeżeli ktoś chce zrozumieć współczesną gospodarkę i wpływy polityczne wynikające z niej. 35 lat firmy, która toczy finanse całego świata. I w Chinach także. To firma, która stoi między innymi za kryzysem deweloperskim w Chinach na setki milionów dolarów. Ale to poczytajcie. I dziękuję bardzo za to, że spotykamy się. Co prawda, yy, giganci technologiczni dążą ku temu, żeby jak najmniej osób dowiadywało się o tym, co chcę Państwu przekazać, ale mimo to wiem, że to się rozchodzi w daleko większej ilości niż jest przedstawiana w sfałszowanych licznikach, więc yy, nie zważajcie Państwo na to, co na manipulacje gigantów technologicznych, który nie w smak jest to, co mówię. Oglądajcie, podawajcie znajomym. W ten sposób sfera wolności się rozszerza. A jak naprawdę jest, to dopiero widzę na spotkaniach, gdzie po prostu są tłumy, które nie mieszczą się w salach. To jest prawdziwy y, prognostyk tego, co może się dziać. A wiem coraz więcej i coraz bardziej y, liderzy tego poruszenia są zdeterminowani, że musimy coś zrobić. Tak, tylko rozważnie, żeby nie dać się podpuścić i nie zaszkodzić Polsce. Nie szkodzić Polsce. To najważniejsze hasło. Walczyć o wolność, nie szkodząc Polsce. Do zobaczenia. Z wiosennym, promiennym uśmiechem żegnam się z Wami. Jak Pan Bóg pozwoli, to się spotkamy za tydzień. Zdrowia i wolności. Produkcja gazu ziemnego. Ze źródeł Orlenu w Polsce i za granicą wzrosła w tym roku do 7,7 miliarda metrów sześciennych. To dobrze. Produkcja pochodzi także z norweskiego szelfu kontynentalnego. Orlen chce podnieść wydobycie do nawet 12 miliardów metrów sześciennych rocznie. Za wynik ten będzie odpowiadało PG&G. Przypomnę, że roczne zapotrzebowanie dziś polskiej gospodarki to jest około 20 miliardów metrów sześciennych rocznie. Sejm niemal jednogłośnie przyjął nowelę prawa drogowego, która zwiększy bezpieczeństwo przejazdów tak zwanymi taksówkami na aplikacje oraz przywróci usuwanie punktów karnych po roku zamiast po dwóch. No to bardzo dobra informacja. Orlen ogłosił 7 z 20 wstępnych lokalizacji małych reaktorów atomowych BWRX 300 i uzgodnił list intencyjny na 4 miliardy dolarów amerykańskiego finansowania rozwoju tego pomysłu. Lokalizacje są przewidziane w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Tarnobrzegu, Stalowa Wola oraz Warszawie. Polska ma być drugim po Kanadzie krajem, który zbuduje mały reaktor SMR, mały jądrowy reaktor modułowy. Ukraina, Polska, Litwa, Estonia, Łotwa, Słowacja i Rumunia utworzyły zespół do badania ludobójstwa na Ukrainie we współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i Departamentem Sprawiedliwości USA. W skład tego zespołu wchodzą też prokuratorzy z Wilna. Wchodzą też polscy prokuratorzy, a w Wilnie podpisano porozumienie na ten temat. I jest to na pewno dobra informacja. Przypominam, że w tym roku będziemy chcieli pomóc w odsłonięciu pomnika rzezi wołyńskiej autorstwa mistrza Andrzeja Pityńskiego. Tak jak obiecałem mistrzowi jeszcze raz życia. Wystartowała Europejska Sonda Kosmiczna JUS, która zbada środowisko Jowisza i trzy jego księżyce. Ciekawe. Polska firma Kriotek Instrument zamontowała elektronikę dwóch instrumentów badawczych w tej sondzie. Sonda wystartowała z Gujany Francuskiej. Jest to misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. W 2031 roku ma ona m.in. wykryć, czy pod warstwami lodu na księżycach Ganymedesa, Europy i Kalisto, zgodnie z przypuszczeniami, są oceany, wody ciekawe. Tyle informacji, mam nadzieję, podnoszących nastrój. W tym tygodniu przeżyliśmy pewną niemiłą przygodę z Instagramem i TikTokiem. Stąd startujemy na nowo. Link do nowych oficjalnych Instagramów, znaczy konta na Instagramie i na TikToku będzie znajdował się już pod tymi informacjami i to będzie jedyny oficjalny Instagram, jedyny oficjalny TikTok, czyli te media społecznościowe nowoczesne. To, co było do tej pory, już nie istnieje. Nie z naszej niestety winy. Tak to bywa czasami w świecie wirtualnym, kiedy zaufa się zbyt różnym osobom. No cóż, czasami człowiek myśli: nie, 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 mnie takie przypadki nie dotykają, dopóki go nie dotkną. Może się tylko ciepło uśmiechnąć i pomyśleć: no cóż. Całe życie człowiek się uczy, a na koniec i tak niezbyt mądry. Nie martwię się tym bardzo, i wiem, że Państwo też to zrozumieją i odnajdą nas szybko. Będzie zupełnie inny, będzie bardziej dynamiczny, robiony przez młodych, zdolnych wreszcie ludzi. A teraz propozycje. Więc tak: dwa przeboje, które w tej chwili świetnie się sprzedają, to tylko pokażę. tajemca spowiedzi. Czego bardzo, z czego bardzo jestem rad i w Zachodnio-Pomorskim to po prostu przebój, aż brakło nawet tych książek, a w naszym sklepie ciągle numer jeden tajemnica spowiedzi, ale już goni tajemnicę spowiedzi, nowa powieść, świetna powieść Artura Kawki, kiedy ziemia nasiąknie znów krwią niewinnych. Bardzo Państwo chwalicie te fabuły bardzo realistyczne, które pisze Artur Kawka. Zupełnie inna, ale świetna proza Syreniak Antoniego Baltusa, komedia erotyczno-kryminalna. Jak ktoś chce po prostu oderwać się od skrzeczącej rzeczywistości, to Antoni Baltus ze swoim bardzo specyficznym, ciekawym językiem i obrazo formą obrazowania, a także własnoręcznie wykonanymi obrazami ilustrującymi treść, jest dobrym wyborem. No i oczywiście rzecz, z której jesteśmy dumni w naszym wydawnictwie, najnowsze dziecko naszego wydawnictwa, Dwie miłości licealisty, wybitna powieść świetnego pisarza Stanisława Srokowskiego. Tyle mogę o tym powiedzieć. I muszę powiedzieć tyle, że 13 i 14 maja organizujemy Targi Dobrej Książki w Krakowie i obaj autorzy, wszyscy trzej autorzy, których wymieniłem, a właściwie czterej, bo ja też, Będą obecni, będą podpisywać swoje książki. A więc w hali Sokoła na ulicy Piłsudskiego w Krakowie 13 i 14 maja swoje książki będą podpisywać Stanisław Srokowski, Antoni Baltus, Artur Kawka i Witold Kadowski. To są informacje dla Państwa. I Dziś z książek, które wybrałem z Morza, Morza, które po prostu wylewa się z różnych wydawnictw, Staram się dla Państwa wybierać książki wartościowe. To jest, myślę, sensowne, dlatego że człowiek ma tak, że jak jest bombardowany zbyt dużą ilością bodźców, to nieruchomieje, to staje się obojętny na te bodźce. To jest zjawisko habituacji, znane z psychologii, z psychologii poznawczej szczególnie. I dobrze jest czasem wybrać. Ja bardzo lubię, jak ktoś wiarygodny poleca mi firmy, seriale, żebym sam nie mógł. To jest taka już nasza natura. Więc ja staram się spełniać tą rolę, jeżeli chodzi o książki dla Państwa i dlatego wybieram z tej powodzi to, co wydaje się sensowne i, i mieć, co wydaje się mieć wartość. I tak, generał brygadier USA Air Force Robert Spelding, autor bestsellera Niewidzialna Wojna, tym razem Wojna bez zasad, chiński plan dominacji nad światem. I troszkę... Takich książek, które mogą wpłynąć na rozwój osobisty. Na przykład Stephen Covey, który sprzedał 20 milionów książek. Tym razem proponuje 7 nawyków skutecznego działania, inspirujące lekcje doskonalenia wewnętrznego i twórczych relacji z innymi. Zawsze można przeczytać. I trochę duchowości. Dotknąć nieba. Judy Landry Klein. Prawdziwa, mocna, intrygująca, niesamowita historia o nadziei i uzdrowieniu, które przychodzi przez Jezusa Chrystusa. Poruszająca opowieść o podróży do nieba i z powrotem dotknąć nieba. I bardziej rzecz przyziemna. Wiktoria Butenko, zielony eliksir życia, zdrowie, witalność, długowieczność. I tutaj dobre porady, jak się odżywiać. No, i oczywiście nowy numer miesięcznika Zdrowie bez leków, majowy. I mamy tutaj znów ciekawe, bardzo treści. Profesor Andrzej Frydrychowski: Pozbyć się pasożytów bez leków. Jak to zrobić? Za pomocą naturalnego wsparcia, z natury pochodzącego. Świetna, najlepsza w Polsce specjalistka od boreliozy, Maria Bordel-Badura którą znam i wiem, jak jest świetnym lekarzem, jak doświadczonym. Tym razem napisała Borelioza, zrozumieć i wyleczyć. Polecam panią Bortel-Baturę, bo to jest naprawdę osoba, która o Boreliozie wie wszystko, ponieważ sama musiała także w, w swojej rodzinie wyleczyć jedną z bliskich osób i zrobiła to. Tomasz Kapuściński, Cia kontra siemię Profesor Michał Tombak, myśl jest początkiem wszystkiego. Święto Niezapominajki w Wagnerówce. Niezwykle sympatyczny i świetnie usposobiony do świata, Robert Wagner. Teraz Święto Niezapominajki. Fajnie. Zdrowie bez leków. Zawsze budzi to mój uśmiech i lepsze samopoczucie. Czytajcie, na zdrowie. Informacja dla naszych dobrodziejów. Już, już dziś będziecie mogli. Pobrać audiobook Szlak Trafił mojego autorstwa w świetnej interpretacji aktora Artura Dziurmana, człowieka bardzo wartościowego, którego wybraliśmy do nagrania naszego pierwszego audiobooka. Dziś za darmo już możecie to sobie pobrać w zamian za to, że jesteście z nami, że się razem dobrze czujemy. Zapraszam Was wszystkich na targi książki 13-14 maja w Krakowie. Wszyscy nasi patroni mają zniżkę 10% na książki naszego wydawnictwa. Także zjawiajcie się i e, kupujcie. A mam nadzieję, że w, będziecie zadowoleni też z tego, że dokładacie się do produkcji naszego nowego filmu, który będzie opowiadał o agenturze wokół Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Film... Czekałem, aż zrobi ktoś ten film, ale nikt tego filmu nie zrobi i nie zrobił, więc zrobimy go my, żeby go Państwu za darmo wszystkim przedstawić. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas wspierają. Można nas wspierać w sposób tradycyjny na stronie www.gadowskiewito.pl na naszej Wyspie Wolności. Tam jest zakładka Wsparcie. Można także na portalu Patronite, gdzie. Nie przejmujcie się wpisem jakiejś byle jakiej rady naukowej, która twierdzi, że mam złe poglądy na COVID, ale niestety moje poglądy wynikają z tego, co czytam i w tej chwili już są rzeczywistością, a rady naukowej patronajta raczej nie. Więc zapraszam do wspierania naszych produkcji i naszego istnienia. Dzięki temu jest nam raźniej. Do zobaczenia.